Od meczu z obrończyniami tytułu z Wrocławia ligowy maraton rozpoczął Enea Siarkopol Tarnobrzeg. Ustawienie takiego grafiku, czyli 5 spotkań w 5 dni, wymusiły starty podopiecznych trenera Nęcka w Lidze Mistrzyń. Wczoraj na nomen omen dostałem komunikat Europejskiej Unii Tenisa Stołowego, że właśnie tak będzie. Te 6 kolejek Champions Ligi musi zostać rozegranych po turnieju Contender w Słowenii i mamy na to 35 do 40 dni, dlatego trzeba właśnie teraz się będzie zająć ustalaniem terminu. W niedzielnym starciu Enea Siarkopol wziął rewanż na Wrocławiankach za przegrany finał w drużynowych Mistrzostwach Polski. Tarnobrzeski zespół wygrał 3-0, po punktach Elizabety Samary, która wygrała z Anną Węgrzyn 3-2, Fuju, która drugiej siostrze Węgrzyn Katarzynie oddała tylko jedną partię, w decydującej zaś czwartej zwyciężyła 11-0 i Kingi Stefańskiej, która 3-0 pokonała 17-letnią Paulę Krysińską. W zespole trenera Tolksdorfa wyraźnie brakuje takiej liderki, jaką była obecnie grająca w Enea Siarkopolu Natalia Bajor. Zeszła najlepsza aktualnie polska zawodniczka, która w tamtym roku, nie da się ukryć, w playoffach zagrała rewelacyjnie w jednym meczu i w drugim. Jest nie do zastąpienia. Więcej walki było w poniedziałkowym starciu z trzecią drużyną z ubiegłego sezonu Bebetto AZS UJD Częstochowa, wygranym przez Enea Siarkopol 3-1. Dwa punkty w tym meczu dla tarnobrzeskiego zespołu walczyła Fuju, która bez większych problemów ograła po 3-0 Ukrainkę Anastazję Dymytrenko i byłą zawodniczkę tarnobrzeskiego klubu Roxanę Załomską. Jedno oczko dołożyła Samara, zwyciężając Załomską bez straty partii. Meczu nie udało się wygrać jedynie Stefańskiej, kapitan Enea Siarkopolu uległa bilance 1-3. Przegrałyśmy 3-1. Niestety plany pokrzyżowała nam kontuzja Roxany Załomskiej. Naderwała chyba jak ścięgna tricepsa. Grałyśmy w piątek i w niedzielę mecze w Częstochowie. Nie była w pełnej dyspozycji, ale mimo tego z Elizą powalczyła. Napsuła jej sporo krwi. Wydaje mi się, że Eliza bardzo nie lubi grać z Roxaną i gdyby Roxana była w pełnej dyspozycji, to wydaje mi się, że bardziej powalczyłybyśmy w tym meczu. Do wtorkowego meczu z zespołem z Torunia Enea Siarkopol przystąpi już z problemami kadrowymi. Na międzynarodowy turniej wyjechała Fuju, w meczu musiała więc zagrać zmagająca się z kontuzją Natalia Bajor. Na razie to ja bym chciała wyzdrowieć, bo mam lekki problem z nogą. I tak naprawdę teraz skupiam się na zdrowiu. Po 2 partiach w spotkaniu był remis 1-1. Po wygranej Samary z Zuzanną Dąbrzal 3-0 i przegranej Stefańskiej ze Słowaczką Tatianą Kukulkową 1-3. W trzecim meczu Bajor wytrwała tylko do czwartej partii, choć wygrywała 2-1 z Wiktorią Wróbel, to 2 kolejne sety poddała, przegrywając ostatecznie 2-3. Przy stanie 1-2 dla zespołu z Torunia i niemożności gry Bajor, presji sprostały Samara i Stefańska. Rumunka ograła Kukulkową 3-0, żadnych szans Dąbrzal nie dała też Stefańska, gromiąc rywalkę, która w całym spotkaniu wygrała tylko 14 piłek. Powiem szczerze, że nie liczyłem tu na punkt. Ustawiłem tak, jak trafiłem tak, jak po prostu mniej więcej się spodziewałem to ustawienie i no, liczyłem, że po prostu Wiktoria powalczy z Natalią, ale też nie spodziewałem się takiej sytuacji, że Natalia jest kontuzjowana. Myślałem, że już jest pełna sił, bo wiedziałem, że miała problemy z pachwiną. Z Beniaminkiem z Jastrzębia Zdroju Enea Siarkopol zmierzył się dzień później, czyli w środę 14 września. Przy dobrej dyspozycji Bajor mecz ten zakończyłby się z pewnością błyskawiczną wygraną gospodyń, jednak Polka poddała swoją partię z Laurą Kałużny bez gry. Na wysokości zadania znów stanęły Samara i Stefańska, nie pozwalając rywalkom na zbyt wiele. W pierwszej partii Rumunka ograła Esterę Razakowską 3-0, w czwartej zaś Agatę Paszek również bez straty seta. Bez większych problemów swój mecz z Paszek wygrała Stefańska i mimo problemów kadrowych tarnobrzeżanki zapisały na swoje konto 4 z rzędu zwycięstwo. Były czasy, żeśmy siarkę lali. Nie, to było w latach 80. No ale tu Zbyszek dużą robotę wykonał przez tyle lat. Nie? I, no i chwała mu po prostu za to, no a nam udało się jakby odbudować tą pozycję, tylko że jakby przywarem naszego klubu jest to, że jak kogo wychowamy, to inni zaraz nam go ukradną, nie? Bo to, że w tenisie stoją, to jest taka zasada, że łatwiej ukraść niż wychować, kupić. Nie? Podobny scenariusz miał ostatni z 5 meczów z Bogorią z Grodziska Mazowieckiego. Swój pojedynek z Zofią Śliwką bez gry oddała Natalia Bajor i o losach meczu zdecydowały Samara i Stefańska. Rumunka wygrała z Aleksandrą Falasz 3-0 i dopiero po tiebreaku z Martyną Lis, zaś kapitan tarnobrzeskiego zespołu w drugiej grze całego spotkania pokonała bez straty seta wspomnianą wcześniej Lis. Stać nas na jeszcze lepszą grę, chociaż cieszy
fakt, że Martyna Ellis, która rywalizowała po raz drugi z Elizabeth Samarą, która jest bardzo utytułowaną zawodniczką, potrafiła nawiązać walkę, chociaż wiadomo, że do zwycięstwa potrzeba wygrać 3 sety, ale cieszy fakt i myślę, że ten kierunek, w którym idziemy, jest to dobry, odpowiedni kierunek, bo 2 wygrane cieszy, jest to na pewno progres. Powoli się zbliżamy do Ligi Mistrzyń, także fajnie, że dobrze zaczęłyśmy, fajnie, że nie skończyło się to dla nas jakoś tutaj nieprzyjemnie, któryś z tych spotkań. Trochę mnie mierzi mecz z Kukulkową. Jeszcze chwilę mnie podenerwuje, no ale spróbuję się poprawić do następnej rundy. Zwycięstwo cieszy. Teraz uzyskujemy czas po pierwsze na poukładanie Ligi Mistrzyń i po drugie na wyleczenie pełne Natalii Bajor. I tak to w tej chwili wygląda. Do ligowego grania Enea Siarkopol powróci końcem października. W listopadzie zaś rozegra mecze grupowe bieżącej edycji Ligi Mistrzyń. Po 56 dniach i 9 kolejkach Siarka znów mogła cieszyć się ze zwycięstwa, pokonując w meczu 10 kolejki Garbarnię Kraków 3-2. Mecz rozpoczął się od prowadzenia gości. W 7 minucie napastnika Garbarni nieprawidłowo zatrzymuje Piotr Kwaśniewski i sędzia odgwizduje rzut karny. Jedenastkę nie bez problemów wykorzystuje Bartłomiej Purcha i goście prowadzą 1-0. Do wyrównania doprowadza w 13 minucie Michał Bierżało po rzucie wolnym wykonywanym przez Bartosza Sulkowskiego. Niestety kilka minut później strzelec gola dla gospodarzy popełnia błąd przy wyprowadzaniu piłki, co wykorzystuje Garbarnia, która po trafieniu Grzegorza Marszalika znów wychodzi na prowadzenie. Zwycięstwo Siarka zagwarantowała sobie w drugiej połowie, kiedy to na boisku pojawili się Kamil Adamek i powracający po kontuzji Iwan Achudo Martinez, którzy zmienili Szymona Lewickiego i Pawła Mroza. W 64 minucie po rzucie rożnym egzekwowanym przez Sulkowskiego Adamek strzela gola na 2-2. W 72 minucie po faulu na Adamku drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką ukarany zostaje kapitan gości i Siarka kończy mecz z przewagą jednego zawodnika. Zwycięską bramkę zdobywa Martinez w 78 minucie po błędzie Garbarni i asyście Adamka. Po przerwie straciliśmy tą kontrolę nad grą, nie utrzymaliśmy przede wszystkim piłki tak jak to było wcześniej i niestety, ale takie są niestety charakterystyczne rzeczy związane z pracą z tak młodym zespołem, gdzie wychodzisz na 5 młodzieżowców i tak naprawdę musisz się spodziewać tego, że młody człowiek jest bardzo chimeryczny. Jak zagrał pierwszą połowę bardzo dobrze, to w drugiej już niekoniecznie musi tak samo to wyglądać. W drugiej połowie zmieniliśmy na taką, zdecydowanie zmieniliśmy taktykę na to, żeby już grać wysoko, zdecydowanie ryzykowaliśmy. Wiedzieliśmy, że jak nie zaryzykujemy, to nie uda nam się wygrać. Trochę nam pomogła sytuacja, że graliśmy też jednego więcej. Zawodnicy byli pod dużą presją, tak więc cieszę się, że utrzymali, można powiedzieć, mimo niekorzystnego wyniku po pierwszej połowie, że pokazali charakter, za co im dziękuję. Kibicom za to, że kibicowali, można powiedzieć, naprawdę w taki sposób, gdzie nas motywowali. W ramach 11 kolejki Siarka, która o punkt w tabeli wyprzedziła ostatni w stawce Motor Lublin, zmierzy się z plasującą się na 6. miejscu Olimpią w Elblągu. Mecz rozegrany zostanie w sobotę 17 września. Humorów kibicom nie poprawiła za to trzecioligowa Wisła, która po 5. porażce w sezonie nadal okupuje ostatnie miejsce w tabeli. Porażka z Unią Tarnów była tym boleśniejsza, że gospodarze przy prowadzeniu 3-1 ostatecznie przegrali 3-4. Mecz lepiej rozpoczęli goście, którzy po trafieniu Kacpra Rojkowicza od 10. minuty objęli prowadzenie. 10 minut później do wyrównania doprowadza Jewchen Trojanowski. 3 minuty później Ukrainiec strzałem głową daje prowadzenie Wiśle. W 49 minucie na listę strzelców wpisuje się z kolei Mołdawianin Nikolaj Solodownikow i gospodarze prowadzą już 3-1. Wynik taki utrzymuje się do 72 minuty, kiedy to Sebastiana Ciołka drugi raz w tym meczu pokonuje Rojkowicz.
Chwilę później sędzia dyktuje rzut karny dla Unii po zagraniu ręką w polu karnym przez Jakuba Kałaskę. Jedenastkę wykonywaną przez Dawida Sojdę broni jednak Sebastian Ciołek i Wiślacy nadal utrzymują prowadzenie. Radość ta nie trwała jednak długo, już 4 minuty później bezpośrednim strzałem z rzutu wolnego do remisu doprowadza Patryk Orlik. W 90. minucie Tomasz Palonek pokonuje bramkarza Wisły i Unia Tarnów wygrywa w Sandomierzu 4-3. Uważam, że dzisiejszym meczem stworzył się taki mocny charakter naszej drużyny. Potrzebowaliśmy takiego zwycięstwa z wiarą o końcowy wynik, mimo niepowodzeń. I tutaj duży szacunek dla zawodników, że wytrzymali tempo meczu, że byli konsekwentni w grze i realizacji planu. Żeby zdobyć tu punkty, to trzeba było też dać jakąś przeciwwagę w ataku. Nam tego zdecydowanie zabrakło. No i to jest chyba główny powód, że dzisiaj przegrywamy mecz, który nie mieliśmy prawa przegrać, bo prowadziliśmy 3-1 i szczególnie przed swoją publicznością ten remis to było absolutne minimum, a myślę, że powinniśmy nawet zdobyć 3 punkty. Niestety dzisiaj się nie udało. W ramach 8 kolejki Wisła podejmie krzos Ostrowca Świętokrzyskiego. Mecz rozegrany zostanie w sobotę 17 września, początek godzina 16:30. Drugie z rzędu zwycięstwo odniosły rezerwy Siarki, wygrywając w Nowej Sarzynie z Unią 2-1 oraz Stal Nowa Dęba, pokonując Pogoń Leżajsk również 2-1. Znów przegrał za to Beniaminek z Zakrzowa, który tym razem uległ LZS-owi w Wiździarach aż 1-5. W ramach 7 kolejki stalowowolskiej klasy okręgowej rezerwy Siarki podejmą Olimpię Spysznicy, Junior Dolinę Tanew z Wólki Tanewskiej, Stal zaś pojedzie do Azalii do Woli Zarczyckiej. W klasie A w grupie pierwszej pierwsze zwycięstwo w sezonie odniosła Koniczynka Ocice, pewnie pokonując LZS Jadachy 5-1. Przegrał za to Wisan Skopanie z Bukową Zjazdkowic 0-2. W ramach 6 kolejki Koniczynka zmierzy się na wyjeździe z Łęgiem Kopcie, Wisan zaś z LZS-em w Woli Rzeczyckiej. Trzeci raz z rzędu po komplet punktów sięgnął OKS Wielowieś, który w meczu 5 kolejki w stalowolskiej klasie B w grupie pierwszej pokonał w derbowym starciu rezerwy juniora Zakrzów 2-0. Wygrały też Wspólnota Serbinów z Płomieniem w Chmielowie 3-0 i Iskra Sobów, która rozbiła na własnym stadionie KS Wydrzy, zwyciężając aż 9-3. W ramach 6 kolejki Wspólnota podejmie OKS Wielowieś, druga drużyna juniora pojedzie do Wydrzy do miejscowego KS-u, Iskra zaś do Płomienia do Trześni. Strzelecką kanonadę urządzili sobie młodzi piłkarze Siarki i Korony Kielce w meczu 4 kolejki Centralnej Ligi Juniora U15. Z konfrontacji tej zwycięsko wyszli gospodarze, notując drugą wygraną w sezonie na własnym koncie. Po pierwszej połowie Siarka prowadziła 5-2, a hat-tricka w tej części meczu zanotował Oskar Tyniec, zdobywając gole w 4, w 27 i w 35 minucie. Po jednym trafieniu dołożyli Wiktor Bolka w 17 minucie i Kacper Trznadel w 22. W ekipie gości bramki na swoje konto zapisali zaś w 10 minucie Oliwier Zięba i w 39 Kacper Myszyński. W drugiej połowie kibice zobaczyli już tylko 2 gole. Najpierw swoje drugie trafienie w tym spotkaniu zalicza zawodnik Korony Myszyński. Wynik na 6-3 dla Siarki ustala zaś w 77 minucie Jakub Baran. W tej rundzie, w tym sezonie, każdy mecz u nas jest taki, przede wszystkim dużo tracimy, tak? Chociaż też dużo strzelamy, to w tym meczu po tak naprawdę w 5 stałych fragmentach gry tracimy bramkę. To jest nasz mankament, musimy nad tym pracować. Bardzo ciekawy mecz pod względem dużej ilości bramek, sytuacji. Także cieszymy się z zwycięstwa i z dobrego meczu. Na pewno do tego meczu przygotowaliśmy się cały tydzień, tak jak miałem przyjemność rozmawiać z Państwem tydzień temu. Mecz skończył się porażką, wyciągnęliśmy wnioski, zmieniliśmy troszkę ustawienie, poukładaliśmy się też nie tylko na boisku, ale i w głowie i to przyniosło efekty w postaci zwycięstwa. W ramach 5 kolejki plasująca się na 5 miejscu w stawce 8 drużyn Siarka zmierzy się w Nowym Sączu z miejscową Sandecją, która jak na razie wygrała tylko jedno spotkanie. Przed własną publicznością młodzi siarkowcy zagrają w niedzielę 25 września, podejmując Krakowie Kraków.